Wielka fabryka narkotyków namierzona przez policję. Zatrzymanie trzech osób wyglądało jak sceny z filmu akcji. Choć wszystko wydarzyło się na północy Polski, to sprawą zajmuje się Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad 61 milionów złotych. Łukasz Kądziołka. To nie sceny z filmu, choć tak mogłoby się wydawać. Tak wyglądała akcja policji w powiecie słupskim, w którym doszło do zatrzymania trzech osób. To mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców klubu z województwa śląskiego. Niektórzy z nich mają kryminalną przeszłość. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji weszli do hali przemysłowej i w środku odkryli ogromne laboratorium wraz z kompletną linią do wytwarzania narkotyków syntetycznych, a konkretnie klefedronu, czyli tak zwanego kryształu. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Zadaniem prokuratorów będzie ustalenie nie tylko tych osób, które brały udział w organizacji, finansowały zakup komponentów, finansowały zakup urządzeń skomplikowanych czasami technicznie do produkcji narkotyków, ale też aby ustalić, jaki miał być kanał dystrybucyjny, na jakie zyski liczyła grupa przestępcza i do kogo miały trafić narkotyki. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to ponad 61 milionów złotych. Łącznie przejęto prawie 4 tony klefedronu oraz prawie 20 ton różnych środków chemicznych niezbędnych do jego wytworzenia. Ktoś wykłada pieniądze, ktoś dba o to, żeby był bezpieczny lokal i dobrani ludzie. Dlatego trudno dzisiaj powiedzieć, ile osób poza trzema zatrzymanymi było zaangażowanych w produkcję narkotyków na masową skalę. Sprawa jest rozwojowa.